tutaj Swix, witam w następnym odcinku Boso przez Minecrafta. W poprzednim odcinku obiecywałem wam, że zrobimy pewien test, aczkolwiek miałby być to test, czy kiedy uderzymy lub zabijemy creepera śnieżką, pokaże nam się teleport do dungeonu. Tak powiedział mój kolega i chciałem to sprawdzić. Za chwilę włączymy otwory i pójdziemy poszukać creepera. Ja już przygotowałem tu sobie śnieżki i zaraz się wybierzemy. No dobra. No i dobra. Potwory włączone. Bierzemy śnieżkę i idziemy szukać creepera. Na wszelki wypadek mamy pochodnie, żeby sobie co jakiś czas stawiać. Nie wiem, czy coś widzicie. Będę stawiał te pochodnie. Nie mam ich za dużo, ale może wystarczy. Zombiak, to go ubijemy łopatą. To też zombiak. Jest creeper. Dwóch. No i dobra. Podchodzimy i walimy. Nic się nie stało. Pójdziemy z powrotem. To było niedaleko, na szczęście. Zbierzemy nasze itemy. O kurczę, tu ten kolej z bukiem. Tam creeper. Na chwilę. Okej. Już nikogo nie ma. Idziemy zebrać nasze itemy. I spróbujemy jeszcze raz. Tutaj się rozwaliliśmy. No i dobra. Jest dziura po nas. Kurczę, a są, leżą moje itemy. Jak widzicie, zrobiłem sobie diamentowy kilof i łopatę. Bo już mnie szlak trafiał od tego, że co chwilę musiałem nowe narzędzia robić. Tak, postawimy sobie pochodnie i poczekamy dalej. Widać, że creeper nas dotknął i wybuchnął przy nas. Dobra, włączymy sobie. Jest. Na razie nie widzę tu żadnego creepera, bo jest tam. Dobra. Widzimy sobie więcej. O kurcze. Jeszcze raz. Wiedzę, że zauważył. Może. Jesteśmy z powrotem po następnym dedzie. Teraz już się musi udać. Rozstawiamy nasze pochodnie daleko. Dużo ich postawimy, żeby było dobrze, żeby były potwory dobrze widoczne, kiedy do nas będą podchodzić. Może ustawimy tym razem na easy, ponieważ to jest tylko test. Nigdzie nie chcemy się bić z nimi. Dobra.
raczej. Trzeba poszukać następnych. To zombiak. Zombiaki nam niewiele robią. Zabijemy creepera śnieżkami. Chyba się to nie udało. Nie zabiliśmy go, ponieważ na dwa creepery wyrzuciliśmy 4 16 kulkowe takie. Cztery razy 16 kulek wyrzuciliśmy. Idziemy zmienić dzień. Widać, że to się nie sprawdza. Chociaż może, jeśli dużo kulek nazbieramy, nie wiem. Sprawdzę to i powiem wam, czy to się udało, bo mieliśmy niedużo tych kulek. Oczywiście można więcej zebrać. I teraz tak. Ja wam puszczę. Teraz jak będziemy budować naszą latarnię, bo dzisiaj będziemy budować latarnię. Więc jak ja tam dojdę, to włączę na plac budowy, tam już czeka nas Azor. No i widzimy się za chwilę. No i dobra, jesteśmy już na placu budowy, ja już sobie zacząłem to budować. Będzie to, pierwszy poziom będzie takiej wielkości, myślę, że pierwszy poziom, zaraz zobaczymy, jesteśmy na 74, więc mamy sporo kratek do góry jeszcze dostępnych. Myślę, że pierwszy poziom skończy się gdzieś na 8. Drugi poziom gdzieś tak też na 8 i potem ta taka głownia, gdzie znajduje się, znaczy ten szczyt, gdzie znajduje się latarnia. No i dobra, zaczynamy. Ja teraz zaczynam budować, potem na filmiku to będzie przyspieszone. O, jakieś lagi. Dobra.
Cześć, jestem z powrotem. Myślę, że się będziecie śmiać z mojego głosu, mimo że jest on trochę przyspieszony na filmiku. Dość śmiesznie to słychać, ale cóż, nie umiałem wyciszyć tych dźwięków, które mówiłem podczas budowania. Może coś zrozumieliście, może nie. Mówiłem o tym, że dzisiaj nie skończę i że będzie to całkiem spore, bo już jest całkiem duże. Skończymy to w następnym filmiku, zaczniemy od początku. No i dobra, to chyba na tyle. To się żegnam, cześć.